Pakujemy sobie sprzęcik, pistolety, rolery, jedzie czterech fizjoterapeutów, bierzemy cztery łóżka, tejpów bierzemy tak 150 sztuk. Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Na przykład 600 baniek. Jednak pamiętajcie, że najważniejszy sprzęt to są nasze ręce. Pakujemy się właśnie na wyjazd do Wiednia. Trzeci tydzień z rzędu jesteśmy w drodze. Zawodnicy się powoli schodzą, pakujemy autokary, rozdajemy wodę, bo robimy nasz hydration plan. No z 4,5 litra w 24 godziny trzeba wypić. Kasper jest zawsze ostatni. Ostatni na stacji, ostatni na pakowaniu. Pierwszy wędzonie. Team catering. Makaron z sosem śmietanowym i suszymi pomidorami. I kurczaczek. Plus koktajl kawowy. Kawowy. Dobrej roboty. A co zrobiliśmy? Dużo dobrze. Przyjechaliśmy, dużo dobrze. Wnieśliśmy wodę. My już dowieźliśmy. Teraz tylko czekać, żeby drużyna dowiozła jeszcze. I orzech. I jutro wracamy. Glory chwały. Na tarczy. Tylko tak. Nie, to jest tarczą. 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 Jezu, dobrze, dobrze, nie. Historyk. Nie jestem nauczycielem, jestem edukatorem. Edukatorem. Kto mnie obraża, mówi, że starczy, ktoś to jest. Panie magistrze, mam pytanie, gdzie jest ładowarka? Bo to już jest udokumentowane. Czy pan sprawdził wszystkie plecaki? We wszystkich kieszeniach? I nie ma. Podejrzewam, że jest w busie ofensywy. No ale gdybyś jechał, to byś zabrał. Emotional damage! Dobrze, dobrze, dobrze magister, dobrze, dobrze. Dobrze go wychowałem, bardzo dobrze. Gypsy, please, please. Nasze pomysły już nikogo nie dziwią. Pan magister poprosił, żeby nasz zawodnik postukał się widelcem po czole. Ten wziął widelec i stuka się po czole. Magię. W międzyczasie? No. Weź sobie widelec? No. Możesz sobie stukać tutaj po zatokach. Stukam. Jeszcze nie wiem, ale stukam i wierzę, że pomoże. Powiedz nam, dlaczego czołowy europejski cornerback właśnie stoi i stuka się w twarz widelcem. Słuchaj, chodzi o stymulację nerwu trójdzielnego, który też unerwia tutaj śluzówkę, zatok i jamy nosowej. Jeżeli sobie tutaj postukamy, to może być tak, że nam zatoki odpuszczą i wszystko wyjdzie nosem. Polecam wam też, widzowie, to robić. Wow. Tak, że jesteśmy w stanie wytrzymać każdy ból pacjenta. Problemy z imitami właśnie jest to skórą. Rozluźniam przecież. Nie, no dobra, proszę, 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 przestań na chwilę. Przestań na chwilę. 10. Teraz jesteśmy zebrani wszyscy na meetingu. Będziemy mieli szybką rozmowę motywacyjną. Obejrzymy sobie highlighty z ostatniego meczu. No i musimy się dobrze nakręcić, nie? Żeby ten mecz dzisiaj wyglądał po naszej myśli. You gotta focus on doing your job. Period. We need each guy in this room, each play, to do his job. That's your responsibility. Okay. And so we got to make sure that gets done. 15:58, czyli dosłownie 2 minuty, 2 godziny, 2 minuty do kick-offu. Chodźcie, bo wam pokażę, co robimy, co robią nasi wolontariusze, którzy nam pomagają, i reszta sztabu jakby organizacyjnego. Przygotowujemy owoce, nawodnienie. Pomagają nam nasi juniorzy, wolontariusze, którzy robią to dobrowolnie, więc jesteśmy im bardzo wdzięczni. Jeśli ktoś by chciał dołączyć do naszego grona, to bardzo chętnie zapraszam. Do roli wolontariuszy między innymi należy pomoc w nagrywaniu treningów, pomoc w nagrywaniu meczy, pomoc na sideline, choćby nawet takie prozaiczne rzeczy jak
noszenie wody. Jakby każdy jest częścią naszej rodziny, każdy pomaga, każdy walczy o zwycięstwo, tak samo na sideline, jak i na boisku. Mój najbardziej stresujący moment. Headsety to taki system komunikacji dla trenerów. Jak widzicie, wygląda to mniej więcej tak, słuchawka, mikrofon lub dwa nauszniki, w zależności od tego, co kto preferuje. Mój najbardziej stresujący moment. Widzicie, jest 4 w defensywie, 4 w ofensywie i specjalny dla trenera głównego, który może być po jednej i po drugiej stronie i słuchać tego, co mówią trenerzy. Skończy się rozgrzewka, sprawdzimy to z trenerami, czy wszystko działa. Przypominam. Mój najbardziej stresujący moment. Zbliża się koniec pierwszej połowy, dlatego przygotowuję już sobie wynik pod halftime, tak żebyśmy mogli go jak najszybciej wstawić na nasze social media. Nigdy nie wiadomo, bo ten wynik może się zmienić, ale chcemy działać szybko po to, żeby kibice jak najszybciej dowiedzieli się o wyniku i mogli zareagować na niego w socialach. Działam też z naszym fotografem po to, żeby wysłać zdjęcie do naszych partnerów, m.in. do ligi, tak żeby mogli użyć ich w swoich social mediach.